Zaraz idziemy się odprawić i wyruszamy na wycieczkę do Zadaru. Jak tam odprawa bagażowo? Uważaj, bo tu alkohole wszędzie. Igorek, czepali cię? No trzepali, to wszystko sprawdzali, cały czas piszczała bramka. Trzeba było przeszukać Igorek. Igor ma blaszany element w paluchu. Jesteśmy na miejscu, wylądowaliśmy, idziemy teraz po bagaże. Lotnisko jest naprawdę malutkie, takie malusieńkie bym powiedziała. Jest tylko jedno wyjście. No i teraz przyleciał drugi samolot, to jest z Poznania. Tu mamy paszport z bagażami. Widać, że można sobie wyciągnąć wszystkie pieniążki i bankomatów. I teraz idziemy. Autobus ile kosztuje? 5 euro. Od osoby? Tak, od osoby. Tu mamy wypożyczalnię, z lewej strony widzę, tam. No masz trafik. No i tu mamy busiki, stoją busy. Busami również można dojechać, jak również Ubera można wziąć. Myśmy się zarejestrowali w naszym hotelu. Zostawiliśmy walizeczki i teraz idziemy pięknym portem, taką ścieżką portową. Tam za nami daleko, nie wiem, czy będzie widać. Ale widać kawałek wieży. Starigrad. Stare miasto, ponoć jest cudowne, najpiękniejsze. No zobaczymy, na razie idziemy, kwiatuszki rozkwitnięte. Jak zawsze Chorwacie przywitali nas bardzo miło, bardzo, sympatycznie. Bardzo, bardzo, naprawdę. Oczywiście Rakija. Rakija od razu na przywitanie i Karlo Baczko. Jeszcze nie zdążyliśmy. Już tak. Dzień dobry, już Rakija, piwo. Mamy tak, 12 maj, godzina 19.20, temperatura około 22-23 stopnia. Ale jak pachnie. A teraz będziemy próbowali. Teraz chwila relaksu, bo czekamy w restauracji na Maria na zamówione posiłki. Na razie relaksujemy się przy Karlowaczko i przy Tabasco. O, Tabasco. A perelku? Polecąka, co to jest? Sałatka. Jakiś ser kozi albo jakiś. Pizza Mexicano, bardzo ostra. Salami. I zmierzamy. Już się zaczynają sklepy z jakimiś pamiątkami. O, jak ładnie pachnie tym. Pięknie rosną w pięknych donicach. To ja aż mi tak pachnie ładnie. No, godzina, która? Czekaj, godzina 10.20. 10.20 mamy. Już jest nawet dosyć spory. Mamy 13 maj. Już troszkę sporo ludzi. Nie ma tak aż bardzo dużo. Jak w sezonie wysokim, ale już jest. Jak wrażenie na górze? Naprawdę widać całe to miasto, widać całe morze, widać drugą stronę. No, trzeba wejść zobaczyć, naprawdę. 4 euro jest bilet dla wszystkich, nie ma znaczenia czy dziecko. Znaczy, no, dla osoby dorosłej, dla dzieci 4 euro, ale do 7 lat dzieci mają bezpłatnie.
piękna rakija. Tak, buteleczka. No. Figie, super, super. To jakiś lokalny bazarek. Dokonić filmicy. Gledamo je domaće i dobro i nije on skupo. Da, tako da može stvarno oko tri plaske, koliko vam treba morate probati. Nije, ovaj tiko. Nije ću mala, ma! Ko će meni ove barnice zobačili? Ma više, ja te možda nije proći. Tu početaj. O, rekki, idziemy tym rekki, no pas. Przerwa na malutką kawkę, taki mamy ceny. Cappuccino 2 euro. O, to chyba nie jest aż tak bardzo źle. O, już kawkę podano. Organy morskie już grają, słychać. Do tej katedry. No, jakiś kawałek starych fundamentów, pozostałości. No i teraz wchodzimy na plac pięciu studni. No, godziny mamy teraz, którą jest? No, nie, nie, już 13 prawie. Przed 13. No i plac pięciu studni tylko dla nas. Chlebek się suszy, pieczywo się suszy. Mają pożytek Holandię. Chlebek chcą sobie upolować. O, jak lampa. Najpiękniejsze te sosy, które się chcą zanurzyć w tej wodzie. No i teraz wyszliśmy ze Starego Miasta i idziemy sobie dalej wzdłuż morza. No, woda jest ciepła chyba, ale zobaczymy, zmierzymy temperaturę wody, ale już się ludzie kąpią. Ale
dużo jest to na plaży. A tu przed nami plaża Karma. Niestety kończymy nasze zwiedzanie przepięknego miasta Zadar. Zachęcamy do pozostania z nami. Dziękujemy za obejrzenie filmu, a już wkrótce pokażemy Wam pozostałe miejscowości, które zwiedziliśmy w kilkudniowym pobycie w Chorwacji.